No, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Icewind Dale. Dolinę lodowego wichru. Ojej. Jestem, zrobiłem. Co tu się dzieje? Aha. Koronawirus szaleje. Jakieś zgoda. Więc w sam raz, żeby posiedzieć sobie w chacie i połupać. Już się robi. Jakieś stare babsko. Toż to wieszczka nas nakryła. Ale spoko, zaraz się nią zajmiemy. Jest, moi mili. Tak jest. No ale będziemy się musieli tutaj zająć też troszeczkę miejsce. O, fuck. Get the fuck out. Ups. Może być problem. Okej, muszę wrócić. Musimy to zrobić troszeczkę inaczej. Po pierwsze. Jestem. Kochani. Zgoda. Ty musisz wyjść ze swojego cienia, bo nie możesz w ten sposób wykrywać pułapek. Potrzebujesz mnie? A my tobie rzucimy z niewidzialność, proszę bardzo. No, dęk. I teraz będziesz wykrywał pułapki jak ten tego mistrz. Znaczy się wykrywania pułapek. Yellow? Jakieś pułapeczka do oclenia? Hello? O! No właśnie. Golem, golem. Więc tak, przygotujmy się na walkę z golemami. Generalnie chodzi o podpakowanie naszych druhów. Gotowe. Więc przypomnijmy sobie, co za dobre rzeczy mamy. Są w sumie debuffy bardziej. Ochrona przed ogniem. W sumie to powinienem zmienić Sun na ochronę przed zimnem, jeśli mamy. Ochrona przed zimnem, no właśnie, exactly. A nie, w sumie tak, skasujmy sobie, bo... Pyk. Szkoda, że o tym nie pamiętam ostatnim razem, no ale... Oh well. co tutaj mamy? Klosz? Nie. Chaotyczne rozkazy. To nam się chyba nie bardzo przyda. Dominacja. Stożek zimna. Pff. Yeah, right. Przemiana tensera do dupy. To jest dobre. Tylko, że no my nie chcemy się dawać dziabać, więc whatever. Panie. Całe śmietanie. Co pan ma? Za dobre rzeczy. Mamy mnóstwo dobrych rzeczy, tylko wiele z nich nie możemy sobie skaścić. Ochrona przed zimnem. Czy mamy jakąś uniwersalną ochronę przed zimnem? Taką grupową by się zajebiście przydało? Oczywiście, że nie. Ochrona przed kwasem. Kwasa. Okej. Okay. Zabójcza chmura. Ciekawe, czy na nich podziała zabójcza chmura, bo świetnie działa nam w Planescape'ie. I tam była w ogóle zajebiaszcza, tak? Jeżeli o to chodzi. Oh shit. Zapomniałem dać sobie młotka, zanim przespałem. Oh well. Ale chyba też... zaraz, wystrykaliśmy się ze wszystkiego, czy... Twoje rozkazy? No tak, powiedzmy. Okej. Chrona przed łogieniem. Podnoś na ogień zimno. Nice, jedna runda na poziom to jest plus 50 odporności. Dobrze, to będzie dobrze sobie za jeszcze zakitrać. Ale okej, okay, no to rzućmy sobie na sam wpierw takie podstawowe rzeczy, które nas interesują. Czyli gdzie jest ten kicowład? Zabierajmy się do roboty. O, szybkie nóżki, proszę bardzo, pyk. Oh yeah! Let's do this shit. Gotowe, aha. Okej, okay. Kicaj Krasiek, kicaj! Gotów, nie wygrasz! Zajebiście. Teraz na tego pana. Co tam temu możemy pierdyknąć? Ups, nope. I w sumie
Może kulkie. Co mogę dla ciebie zrobić? Pan może ciepnąć lodowalance. To by było dobre, jakby mu zadało jakieś obrażenia, no ale... Oh well. Nie, ty strzelaj po prostu z łuku. Welp, shit. No dobra. Okej, koncentrujemy się na tych bujach. No. Weszło ogłuszonko, toporka. Bardzo dobry toborek. Zrobione. Cofamy się. Niestety trochę żeśmy oberwali. Ajajaj, i mi się ta butelka wywróciła. Ło, panie. Musimy koncentrować jakby tutaj przeciwko nim. Oni w zasadzie napiżają z takiego odparto. Mam dużą odporność, więc well. Powinniśmy się na to przygotować. Jak będzie jakieś większe zgrupowanie, sobie przywalimy czarusię. Pewnie. Okej, tu jest pusto. Tyle dobrze. Albo nie dobrze, kto wie. Tak. Aha. Kurde, ty też mogłeś być, jak kastowaliśmy szybkie nóżki, to byś... Przynajmniej wiedział, what the fuck. O! Dobry. No dobra, Krasiszon zrobił swoje. Może kulka na nim podziała? Nie. Fuck. Oh, that's lame. Ja cały czas liczę, że mnie? To ogłuszenie może by weszło. No, ale jak nie, to nie. Okej, zdech jest. No. O, już są zmęczeni. Wyle biegi. Fuck! Are you shitting me? Jestem. Zrobiony. Oh well. Dobra. Czyli musieli pomaltretować troszkę czarami. W sumie mamy ich dużo, więc możemy spróbować. I jup. Aha. USS, jup twoje. Okay. Się. Proszę pan, tu. Jakby to zrobić, żeby swojego chłopa nie czepnąć? Może... Firebolcem. Tak, dobrze. Ty za daleko wchodzisz, panie kierownik. Strzała. Dobra, jeszcze... albo o. Tutaj. I... Proszę od razu. Firebolec. Odporność na magię. Skubany. W czym pomóc? Nawiedziły mnie już demony snu. Co kiepsko to pamiętam, ale wydawało się, że oni nie mają pełnej odporności na magię. Niedługo trzeba mi będzie odpocząć. Albo coś mi się tutaj źle kminie. No, teraz patrzcie. Jak ja się rozsłucham, zrobione. Ale że pełną odporność na magię? Kie? Co? No nie wiem. Zrobione. Okej, okay, to go trzepło, więc... Dobrze pamiętałem, że to nie jest taka znowu odporność na magię, to jest... Można magiczny ogień. That's the shit. Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, czy będą mieli odporność na weba. Przepraszam, nie tu, tylko o tu. Zrobione. Niewrażliwość na efekt pajęczyny. Wyśmienicie, kurwa. Pocisk Mordekaisera? What the fuck? Jakie się rozkazy? Okej, okay, chłopaki, wchodźcie do roboty. Będziemy się certolić. Rozłupię cię na pół.
Myślałem, że jeszcze robię im coś tam ciekawego, ale dobra, no to... Dobra, zech jest. Teraz wszyscy się przesiadają na drugiego. Laski swojej. Też panu jebniem. A co? A chluśniem albo uśniem. O, co tutaj mamy? Zauroczenie, szansa na... Okej... Kobroni 3 razy dziennie. Shit. Okej, leczenie średnich ran. Trucizn, zdjęcie paraliżu, pas ogrzej krwi. W sumie... Jakieś rozkazy do boju. Panie kierowniku. Dobrze, świetnie. Słucham. Teraz tego ostatniego Zbyszka, proszę. No to już się robi. This is stupid, ale to można jestem. Użyć. O kurwa, what? Zrobione. Well. New tactic arises. Oh shit. Serio. No cóż, niestety nie splątało ich nasza... No. No, grupowe leczenie lekkich ran. W sumie nie jesteście grupowo. Słucham. Macie grupowych obrażeń, co więc... Zrobić? Co możemy tutaj ciepnąć, żeby byś zadość uczynić? No, technicznie jeszcze kilka buffów rzucić. Jedność obronna daje nam ten bonus do KP, ale on jest tak krótki. Ja mam taką paranoję przed używaniem krótkich buffów. God damn it. Znajdziesz jakąś pułapkę, panie? Nie? O! Proszę. Udało się. Gotów. Ania to zdecydowanie z Planescape'a nie jest. God damn it. Jestem. Muszę odpocząć. Gulp? Już się robi. Gulp? Niedługo trzeba mi będzie odpocząć. Oj tam. Jakieś rozkazy? Już dość chodzenia w koło jak jakiś przeklęty muł. Znajdź mi jakąś gospodę z ciepłym łóżkiem i kuflem piwa. O, dokładnie. Zabierajmy się do roboty. A, może... może teraz sobie weźmiemy troszeczkę do pomocy zwierzchów. Przywołanie potworków. No, na przykład. A my będziemy to wszystko masakrować z dystansa. Ale poszłory, panie. Zgoda. O kurwa. Gotów. A w sumie... Ich napieprzajta. Krak, dlaczego ty się dajesz łupać? Oh, fuck this shit. I'm out. No. Słucham, zgoda. W czym mogę pomóc? Wrogowie pozwalają mi pokazać się od najlepszej strony. Dobra. Spróbuj walić w kraśka, on ma więcej hapsów. No i pokonany, bardzo ładnie. Tak. Ale ładny za to jest XP. 14 kafli na sztukę. Man, that's not bad. No ale oczywiście zgadzam się z tym jak najbardziej, że... Gotów. Już się kurde robię. No. Jeszcze mamy dużo do zadziabania. A nie podoba mi się jak przeciwnicy mają tyle odporności, że są kijowi przeciwnicy. O, bardzo dobrze. Pięknie. Ogr zrobił swoje. Gotowe. Pewnie. A z nimi jest taka historia, że te golemy potrafią przymrozić, jak dobrze im cios wejdzie. No jak przymrożą, to jest nieciekawie, moi panowie. Jest bardzo, bardzo nieciekawie.
Okej. Jeszcze zbadajmy tutaj stronę. W sumie chciałbym ich wszystkich zabić, bo... No bo jednak, tak? 14 kafli za sztukę. No, to jest... W Baldurze jedynce to byłby porządny quest. Jeżeli chodzi o expy, tak? Robię się znużony. Powiem wam, że kusi. Słucham. No ale... Co zrobić? Nic nie chodzi. Dobra, dziabnij sobie jeszcze miksturkę na szczęka. Skoda młodsza mi będzie odpocząć. Oj tam. Jesteście takie tęgie schaby, tylko byście spać chcieli, kurczę. Dobra. Mam igra, to nie boję, znajdź mi jakąś gospodę z ciepłym łóżkiem i kuflem piwa. Jakie się rozkazy? To pewnie z nikiem zaraz zdechnie, no właśnie. Gotowy, zrobiony. Krasiek. Obiegnij to gówno. Zgoda. Albo... Naprzód, oczywiście. Gotów. O, nie! Dobrze, pięknie. This is brilliant, tak się... Wow, so stupid. No właśnie, muszę się przyzwyczaić, żeby chodzić przy ściance. To tak... O, tutaj pewnie też będzie jakaś pułapencja, znając życie. A jak nie? Ale pewnikiem. Jestem. Tu gdzieś był dostanie jakiś taki zajebisty wisiorek, znaczy naszyjnik. Jak mnie pamięć nie myli. A jeśli mnie myli, to oh well. Dobra, Smrodek, chodź tu, Stinky. Zombiek. Okej. Tak, aha. Widzisz go, Melepeto? O nie, nie wchodź tylko w to. Co? Aha. Uga-buga. Ono tu. Okej. Dobra, Stinky, idź tam na parzacz. Jakie się rozkazy zgodzę? Oje, weszło sparaliżowanie. Fuck. Piękne. Ten topór, który ma nasz Krasisław, ziłował, jest pyszny. Bellissimo. W czym mogę pomóc? Oczywiście. Twoje rozkazy. I tak właśnie, tak bardzo go lubię. Jak nie powiem co. Dobrze. Gdzie mam jeszcze coś do leczenia? Pan z czarów chyba nie ma. Słucham. W sumie byśmy się mogli tutaj się znużony. Odpocząć, jasne. Mhm, dobrze. Ale jeśli możemy doprowadzić do jeszcze jednego arcygwałtu, tudzież antygwałtu, whatever, jakkolwiek... Jak zwał, tak zwał. Proszę pana. Proszę mi nie imputa. Niedługo trzeba mi będzie odpocząć. Jakieś rozkazy? Swoją drogą, o ile Enhanced Edition zrobiło kilka rzeczy fajnie, to bądźmy szczerzy, patent, żeby, gdzie jest czaszencja w ogóle, wait, żeby znerwować samony jest bardzo złe, bardzo mnie boli w środku, tak? Takie no, wewnętrznego zgaga palnego. Co mogę dla ciebie zrobić? Okej. USA, tak. Dobra. Proszę strzelać. Pytano, panie kierowniku. A ty spadaj pan. Jaszczuła? Nie. Oh shit. Ty pan tutaj idzie? No. Dobrze, bardzo dobrze. Krasiek, bij tego dzwońca. Co mam zrobić? Wy też w sumie. Au. Jestem. Do boju. Uff, dobra. Jakie się rozkazy? Wszyscy mu gangbang, proszę bardzo. I zdech pies. Super. Słucham, już się robi. No dobrze. Możemy użyć naszej jaszczurki.
przyjaznej, żeby nam dalej spotowała i spraszała gości do imprezy. Czemu nie? Oni się czują samotni, wzgardzeni. Tu ich jest kilku. Dobra. Szczurkie, proszę pana, tutaj. Panie szczurkie. Dobry, chodź pan. O nie, poszło ich dwóch, fuck. Well. Mhm, dobrze. Więc co, będziesz robił za blokadę statystycznie stalinistyczną, czy jak to tam? W sumie... Dobrze. No? Zacznijmy łomotać. Jestem. Tak, pewnie. Oh, fuck. Well, that's kinda sucky. Jakieś drogi. Oopsie. Krasiek, wiesz co? Włącz sobie turboodporność, bo to się przyda. W czym mogę pomóc? Dobra, a my w tych panów musimy wyładować ino wszystko, co jeszcze działa. Najpierw tego gościa. Mamy coś, czym moglibyśmy walnąć. No nie bardzo. Osłabienie nic nam nie daje. Shit. Dobra. Albo nie, ty w sumie wal już z tego swojego dziadostwa. Pan coś ma ciekawego? Wątpię, żeby cokolwiek nam tu coś dało, ale... Snap. Sprowadzenie zwierząt. Dobra, szykuj się na uzdrowienie. Na gówno da. A właśnie, ty jako kapłan masz jakieś przecież swoje... Nie, przyszywający miecz. Prawdziwe widzenie. Co mam zrobić? Słuchaj, możesz sobie walnąć po prostu standardowego buffa i walnij psa. Tak jest. Oh shit, kolejny. God damn it. Jestem. Okej. Kolejny. Super. Psalm mamy, to pan jest na razie wyłączony, będzie szył sobie z tego. Z kuszy. W sumie, kurczę, wszystkie rzeczy mają takie... efekty bardzo... Bardzo, ale to bardzo... nieładne, bo obszarowe i nie chcę dziabnąć swoich. Więc... a myślę w sumie weź... Dobra, nie, będziemy dalej pstrykać sobie z magicznych pocisków i takie wypstrykamy. O właśnie. Okej, zdech kolejny. Tak? Tak jest. Jakieś rozkazy? Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale pan... No. Pan jesteś blokada. Okej, zdech pies. Słucham. I panowie, tego dziada proszę zmaltretować mi. Okej, uff. Zrobione. No. Rumie teraz patrzcie. Dobrze, że Krasiek ma ma jednak tą odporność krasnoludzką. Jestem, zgoda. To dużo mu daje, bo to jest, na jego poziomie to już jest niezła odporność. Tak na dobrą sprawę. Pewnie. Ale będziemy mieli... Jest, ten bazyl, okej. Będzie tylko... On ma jeszcze jakąś obstawę? Robię się znużony. Wydaje mi się, że nie. To dobrze. Bardzo dobrze. Muszę odpocząć. Oj tam, hipopojtam. Nie! Słucham, już się robi. Zrozumiałem. Niedługo trzeba mi będzie odpocząć. Nie! Okej. Natychmiast. Pan Jojo też. No, już się robi.
Mam już dość chodzenia w koło jak jakiś. Po prostu strzelamy do gnoja. Ten grzdyl chyba tak, to był ten, który ma ten naszyjnik. W wersji nie Enhanced Edition strasznie trudno tego naszyjnika zdobyć, tak? Bo żeby zlutować ciało, trzeba się teleportować tutaj, złapać i teleportować się z powrotem. Ale teraz, kiedy mamy że tak powiem grup lud, tak? Lud grupowy, no to proszę bardzo, tak? Cyk. I dziękuję bardzo. Super. A co to jest? Pan na pewno będzie wiedział, pan ma tyle czarów przygotowanych. Zef Kosuta. Czas rzucania zaklęć zostaje obliczony o 2. Zajebiście. Obrażenia do ognia zadawane przez użytkowników wzrastają 20%. Oh yes. Oh yeah. Zajebisty. Zajebisty naszyjnik. Naprawdę. Bo teraz w zasadzie będziemy mogli no troszeczkę spamować czarami. Znaczy to jest w ogóle wygodne, tak? Że szybciej czary, więc więcej ich możemy wypstrykać, więc to jest całkiem przydatne. Zobaczmy, czy się uda przespać. Zajebiście. Co? Zajebiście, bo nie musimy się martwić o te fifloki, które będą tutaj nas czekać. Mamy na nich pełen asortyment. No. Imię Harlan Duke zobowiązuje. Już się chciało wpieprzyć w pułapkę. Mm-hmm. Obviously. Okej. Okay. Na razie jeden golem. Słucham. Smolen, Cordoplan, okej. Więc, dzień dobry, łapeczka, cwaj, nice. Gotów, zgoda. Jestem, zgoda. Oh yeah! Tak, to można walczyć. Jakieś rozkazy zgodne. Boże, ale dobry ten topór. No po prostu szansa na paraliż jest potęgą. Co? Tak? Bo sparaliżowany przeciwnik trafiany jest automatycznie, więc on może mieć KP z dupy w ogóle jakieś kosmiczne. Co z tego? Co z tego, panie? Panie dobry jak chleb. Właśnie, może przetestuję sobie na nich moją zabójczo chmury. Zabójczą mgię. Mgiełę, przepraszam. Pyk. Oh fuck. No that's intended. Okej, ale widzę, że zadaje obrażenia. Dobrze. Jestem. Możesz ty krowo jedna. O, nice. O, ktoś awansował. Mi likes. Dobra, dopomóżmy. Więc zabójcza chmura zdecydowanie na nich działa. To bardzo dobrze wiedzieć. Zgoda. Auć! O nie, o nie, o nie. Sparaliżowali kracha. Fuck. Wszystko w niego. Priorytetyzować cel. Pan się odsunie i też w niego. Uff. Słucham. Dobra. O nie, teraz Kraśka sparaliżował. Fuck. Nie, co się dzieje? What the hell? Uff, dobra. Padli. God damn it. Co za random. O, ziłował, levelował. Prawie się zrymowało. Nice. W topory już nie mamy wincy, ale styl walki dwoma brońmi. Oh yeah. Teraz nasze trako. Minus 5 i minus 1. Co oznacza,
Ten 25% szans na ogłuszenie celu. No man! Man! To jest... Plus 2 klasa i odporność na pociski, więc to jest akurat dobra. Dobra siekiera. Siekiera, siekiera. Dobra. Więc akurat no, działa o tyle dobrze, że niby broń do drugiej łapki, a działa jak tarcza. Więc to mi się podoba. Okej, okay, w ten czas my się podhealujmy. To jest też problem, jak te golemy rypną zbyt mocno i ogłuszą towarzyszy, to ma dokładnie ten sam efekt, co my. Tak? Pod tym względem. No i to jest jedyny problem z chmurami i mgłami. Otóż działają bardzo długo. No więc musimy sobie poczekać. Ale nic to złego. Już będziemy mogli sobie porozmyślać nad tym, co chcemy dalej zrobić. A dochodzimy w końcu do wieżczki. No może nie jeszcze teraz, ale już niedługo u niej będzie. No i skoro uda nam się z nią porozmawiać, to trzeba by ją było przekonać i do pomocy naszym towarzyszom. I rozwiązania, dlaczego w ogóle ona się nam objawia? Dlaczego ta babcia w toplesie nawiedza nas po nocach? To jest największe pytanie, tak? Nie tam inne. To, babcia, co ty kurwa na stare lat? Co ty robisz w ogóle? Ale nie, dobra. Okej. Jest na razie pusto. I tu powinny być drzwi. Tak jest. Zium. Słucham, już się robi. Mam nadzieję, że nie wdepniemy w żadne inne gówno. Ale znając nasze życie i szczęście. Ale to byłby taki bullshit, gdyby tutaj była gdzieś jeszcze pułapka, tak przed drzwiami zaraz. A mam cię. Mam cię, dziado. Jestem zrobiony. Dziadego jedna. Jakieś rozkazy? Śmierć przychodzi szybkimi krokami. Moja kryjówka kryjówką być przestała. Kryjówka? Dlaczego się tutaj ukrywasz? Dlaczego się ukrywam? Ach, daj spokój, a dlaczego ludzie się ukrywają? To przed śmiercią się ukrywam. Mój duch obawia się o swoje życie, tak jak duchy wszystkich istot żyjących. Obawia się tak bardzo, że muszę uciekać przed śmiercią i oszukiwać ją. To na cholerę się nam pojawiasz w snach. Bitch, are you crazy? To właśnie przed waszym przybyciem schroniłam się tutaj. W moich wizjach zobaczyłam, jak moja śmierć idzie w waszym cieniu. To dlatego uciekłam przed moimi najbliższymi. To dlatego próbowałam się ukryć przed waszym wzrokiem. I to dlatego tak bardzo obawiałam się tego spotkania. Ale strach męczy mojego ducha. Zabijcie mnie, jeśli chcecie. Albo zostawcie mnie tutaj, a ona mnie zabije. W końcu i ona? Tak zginę tą samą śmiercią. Ona? Czy to przed nią się ukrywasz? Widzieliście istotę, która przywdziała ciało Wilfdena jak szatę. Dokonała mądrego wyboru. Wilfden jest opętany? Przez kogo? To duch tej, która poległa na północy dawno, dawno temu. Teraz sama niesie ze sobą śmierć północy. Przybrała ciało Wilfdena i tak zdobyła serce jego ludu. Jest bardzo sprytna. Porusza się podobnie jak lód. Wolno i cierpliwie. Potrafi być trudnym przeciwnikiem, bo niesie ze sobą śmierć. Tak jakby wszyscy. Więc jak ją pokonać? Jak pokonać tę istotę, która stała się Wilfdenem? Wszystko ma
swoje słabe strony, a ta istota, która stała się Wylfdenem i ja, mamy tę samą słabą stronę. Wzrok. Czy wiecie, dlaczego się tutaj ukryłam? Dlaczego wybrałam to miejsce? Bo jesteś szalona? Lód to tarcza potężniejsza od stali czy żelaza. I choć ta istota, która stała się Wylfdenem, o tym nie wie, nie może podejść do lodu i nadal zostać Wylfdenem. Dlaczego nie? Lód to ciekawa rzecz. Można widzieć przez niego, ale można też zobaczyć siebie w nim. Oto jego potęga. Ciekawe. Istota, która jest teraz Wylfdenem, to stworzenie dumne, tak jak wszystkie jej rodzaju. Nie zniesie tego, że zamiast siebie zobaczy odbicie kogoś innego, bez względu na to, w jakich zwłokach się ukrywa. Zwierciadło, którego musieliście użyć, żeby tu wejść, sprawi, że zobaczy. Gdy zobaczy ciało Wylfdena, wytopi się z niej jak woda. Nie będzie już Wylfdena. Zostanie tylko bestia, wielki gad z lodu i śniegu. Zanieś przed jej oblicze lodowe zwierciadło. Będzie je pamiętała, bo ono jest z niej. A rzeczy znają własną naturę. Ale ty widzisz, czym jest Wylfden, a czym nie jest. Gdybyś z nami poszła, to barbarzyńcy posłuchaliby twoich słów i zwierciadło nie byłoby potrzebne. W jej cieniu kryje się moja śmierć. Nie mogę się do niej zbliżyć. Wystarczy zwierciadło, a moich słów nie usłyszy nikt prócz was. No dobrze. Jeśli sama nie chcesz z nami iść, to zwierciadło będzie musiało wystarczyć. Zabiorę je i pokażę Wylfdenowi. Jeśli chcecie opuścić to miejsce, to mogę przyspieszyć waszą podróż. Ale tylko do wrót posępnego mrozu, nie dalej. Mam to tak zrobić. Wyślij nas na powierzchnię. Ta-da! Już się robi. W ten oto sposób zwieńczyliśmy ten drugi, powiedzmy, mega dungeon. Tak jakby. I Jokter awansował. Jakże przyjemnie. Dostaje długą biegłość. No w sumie... No ty już nie masz specjalnie dużo ciekawych rzeczy, więc możemy ci zainwestować. Proce masz. Młot. Morgenstern. Miecz i tarcza. A może... Bo kina, co? Maczuga też, nie? Z dwiema brońmi. Dual windujący battle hammery. God damn it. Oh, sweet ass. Okej. W sumie tak, powinniśmy przejść na... Póki się nie nauczymy, to tak. O, i teraz mam o wiele więcej czarów do zdysponowania, no panie. W sumie leczonko. Tutaj też leczonko. Tutaj. Zaraz, zdjęcie paraliżu, o to się przyda. Ochrona przed ogniem, no chyba nie bardzo, tam gdzie idziemy, przynajmniej nie teraz. Okej, ale no i tak nic innego nie mamy, fajnie. Znaczy, mamy tak, modlitwę, bardzo, część średnich ran, well, rotacja, krąg kości, ranianie kapłanem jest trochę takie lamerskie, bo wiele z czarów, którymi on atakuje, to są czary dotykowe, więc równie dobrze, bo żeby podejść i walnąć z młotka, tak? Więc to tak... Gilf strażniczy, haha. Co my też mamy? Leczenie chorób. Akurat to się słabo przydaje, ale może tam leczenie ran po prostu.
To się zawsze przydaje, tak? O, o, proszę. Proszę, bariera ostrzy. No, czemu nie? Pocisk duchowy. Tarcza entropii, kurde, tyle fajnych rzeczy. Jasne czerwone światło przypominające wschodzące słońce. Wszyscy nieumarli znajdujący się w obszarze działania. No tam akurat gdzie idziemy to nieumarłych, chociaż poruszone było, że jest to trupi gad, to nie, to jednak nam to niewiele da. Spowodzenie zwierząt, powietrzny sługa. Każda istota próbująca przekroczyć barierę. Aha. To jest niezłe, ale wolę, kurczę, czas działania natychmiastowy. Po rzuceniu tego zaklęcia kapłan staje się przewodnikiem duchowej energii. Następnie, okej. Wszystkie istoty znajdujące się na drodze błyskawie otrzymują 4×10 magicznych obrażeń. To wcale nie jest dużo. Well. Pocisk chwały. Po rzuceniu tego zaklęcia kapłan rzuca przeciwnika pociskiem boskiej energii. W tym celu nie musi wykonywać testu ataku. Trafiona istota otrzymuje obrażenia w ilości zależnej od swojej natury. W sumie to jest całkiem niezłe. Jako taki punktowy. Lustro materii. Cóż to jest? Cudowne przypomnienie. O, wait! To odzyskuje nam czary. Czarów szóstego poziomu i wyższych. Dobra. Ale to jak będziemy mieli więcej czarów. Dobra, to sobie najpierw to. Zajebiście. Symbol beznadziejności. O, beznadzieje, dobra. Regeneracja w sumie. Nie, dobra, dobra, dobra. Nie będę teraz się na tym rozwodził. Wróćmy sobie najpierw do naszego samotnej kniei. I tutaj zwieńczymy jeden z fajnych questów. What? Większy wilkołak? Żyłat? Panie wilcołak, proszę się. Zrobię to. Proszę się tutaj zatrzymać mnie i odpowiedzieć mnie na kilka pytań, panie wilcołak. Okej. Czy ma ktoś coś, co może zabić wilkołaka? Zdech pies. Dobra, zajebiście. Okej, okay. Co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawła? Jakieś wilkołacy tu biegają? Jeja. Zostawić ich na 5 minut. Dobra, gdzie tu jest ten... O, jest tutaj ten dziad, który... miał... O, dobrze. Nieustraszeni bohaterowie wracają, he? Mam nadzieję, że szczęście was nie opuszcza w waszej misji. Co sprowadza was z powrotem do gwiżdżącej szubienicy? Znaleźliśmy tę różę wystającą z lodowca. Co? Jak to być może? Na pewno jakaś sztuczka, pewnie iluzja. To nie żadna sztuczka. Róża jest prawdziwa, w dodatku chcę, żeby się przyjął. Naprawdę jest prawdziwa. Przez wszystkie te lata nareszcie znalazłem lodowcową różę. Teraz mogę wrócić do Okney i poślubić moją prawdziwą miłość księżniczkę. Dziękuję, przyjaciele. Jestem waszym dozgonnym dłużnikiem. Nie ma za co. Do zobaczenia. Och, potęgo miłości. Co my z tobą zrobimy? Damy ci potężniejsze pułapencje. Na razie. Cwaj, proszę ciebie tego, diaben, będziesz lepiej walczył, mam nadzieję. No, i powinniśmy się tutaj przespać z tym wszystkim.
Bo, kurde, na zewnątrz wilcy grasują i mi się to nie podoba. Okej, okay, chciałbym przespać się przez noc. A co tam, dworski, kurwa, tyle mamy co. Dworski mnie przyśpił się. No. Tak. Mamy, patrz pan, ile mamy, kurde, fajnych rzeczy. Ojej, ja. Słucham. Zgoda. A, i czy zwiększyła się nasza reputacja? Oczywiście, że nie. Wygrzmocimy Lafiryndę i reputacja spada o 2. Zrobimy epickiego questa, przynosząc kolesiowi Bardowi różę, dzięki której będzie mógł poślubić księżniczkę. Reputacja, fuck you. Tyle. Tyle reputacji żeśmy dostali. God damn it, Leroy. No nie. Jestem zdegustowany. Zdegustowany, dokładnie. Wait, czy mamy tutaj jeszcze jakieś, gdzie kupić? Nie pamiętam. Dobra, nieważne. Myślałem sobie nad kupieniem miksturek, ale to w zasadzie idziemy do obozu barbarzyńców. Haha! Dobry barbarzyńcy! Dlaczego znowu tu podchodzisz? Przybysz z obcych stron, nie mogę cię przepuścić. Musisz stąd odejść. Chcę rozmawiać z Wildfdenem. Jakim prawem? Nie jesteś z naszej krwi. Udało mi się przebrnąć przez próbę Temposa i wykazać, że moim przeznaczeniem są wielkie rzeczy. Nadszedł czas, żeby wypełnić to przeznaczenie. Tak, może nadszedł czas. Niech Tempos dalej się sprzyja. Chodź, zaprowadzę cię do Wildfdena. Dlaczego tu przybywasz? Tym razem nie ma szamana, który by się za tobą wstawił. O, odwiedziłem wieżczkę z lodowych jaskiń. To ona mnie do ciebie przysłała. Rozumiem. Skoro nie ma już szamana, który by cię ochraniał, znajdujesz sobie kogoś innego, za którym można się ukryć. A więc powiedz mi, dlaczego cię przysłała? Aby przekazać ci to lodowe zwierciadło, Wilda. Chcesz dać mi zwierciadło? Rozśmieszasz mnie, przybyszu. Ani ja, ani mój lud nie używamy takich rzeczy. To zabawka, której wy używacie. Dogadza ona próżności głupców i kobiet. Dlaczego wieszczka miałaby przysyłać mi coś takiego? Nie, to pewnie jakaś sztuczka, żeby się mnie pozbyć. Próbujesz osiągnąć sukces tam, gdzie nie powiodło się twojemu poprzednikowi. Wiadasz, że ukrywam się za szamanem, a sam cały czas skrywasz się za zasłoną słów. Czego się tak obawiasz? Jestem Wildfden. Prowadzi mnie i błogosławi duch Geroda. Nie obawiam się niczego, przybyszu. Ty tak mówisz. A mimo to nie śmiela cię zwykłe zwierciadło. Ej, spojrzę w nie bez strachu, widzisz? I co widzisz? Jaką prawdę ci objawiono? Widzę mężczyznę, który przejmuje to, kim jest, bez względu na to, czy jest dobry, czy zły. Mężczyznę, który nie obawia się prawdy własnego odbicia. Zastanawiam się, co zobaczyłby potężny Wildfden. Przekonajmy się. Wildfden chce zobaczyć prawdę własnego odbicia, przybyszu. Zobaczy króla powstałego z martwych, powstanie wielkiego narodu i triumf własnego ludu, kiedy 10 miast zostanie zmiecionych z powierzchni Fejrunu. Przytrzymaj swoje zwierciadło i podziwiaj króla pośród ludzi. Przyjrzyj się uważnie, Wildfdenie. Pokaż nam prawdę swoich słów. Tak jak się spodziewałem, twoje zwierciadło to tylko zwykła zabawka. Nie. Nie, to niemożliwe. Co ja uczyniłam? Ta okropna forma wymaga i majestat mojego jestestwa. Dość tego. Zabierz to zwierciadło. Majestat twojego jestestwa, co? Widzę mnie to ból, nieprawdaż duchu. Znam ten ból, och, znam. A zobaczenie siebie takim, jakim się naprawdę jest, to najboleśniejsze ze wszystkich doznań. Spójrz w zwierciadło, istoto, która mieni się Wildfdenem. Zobacz prawdę. Zobacz samą siebie. Co ty wiesz o bólu, wiedźmo? Ja w swoich szponach trzymałam całą północ. Kiedy rozpostarłam skrzydła, ich cień padał na cały świat. Byłam boginią. Jeden człowiek pozbawił mnie tego wszystkiego. Mojego życia, mojej miłości. Zabrał mi wszystko, czym byłam.
Aihonenie, przeklinam ciebie i cały twój rodzaj. Doczekam dnia, kiedy wszyscy ludzie znikną z powierzchni Fajrunu. A zacznę od ciebie, wiedźmo. Poczekaj, Wulfdenie, Ups. Nie ruszaj się, wieszczko. Twoja rana jest wielka, ale może uda nam się uratować. Ranę zadała ręka czasu. Nie można jej wyleczyć. Czas mojej śmierci jest już blisko. Dzielna siebie kobieta, wieszczko. Myślałem, że strach przed śmiercią przeważył i że nie pomoże nam w starciu z Wulfdenem. Odkryłam, że strachu przed śmiercią, niełatwo się pozbyć. Ale nie pozwolę na to, żeby nadzieja mojego i waszego ludu zginęła z powodu strachu starej kobiety. Śmierć czeka wszystkich, a ja ją widzę, a teraz oddaję się w jej objęcia. Żegnaj, wieszczko. Well, shit, we're fucked. Więc mamy przeciwko sobie całą masę barbarzyńców, którzy są zawsze do nas niemile nastawieni. Potrzebujesz z jakiegoś mnie? Powodu, ja nie wiem. Dobrze? A, nie, wojownik, ład. Co tak. Co zrobić? Oczywiście. Joktar. Plum jest. Jebaj. Gotów. Wojownik klanu łosia. Tak? Czego ode mnie chcesz? A, nie. Spoko, na razie się napieprzamy, tak? Zrobione. Wkroczyli tutaj wojownicy klanu łosia. Będą łosiować. Wait, let... No! No! Jestem. Okej. Okay. Nie są jakoś specjalnie... sprawni w arkanach wojowniczych, powiedzmy. Ale zawsze... Zajmę się tym. O, nope. Nie w maga, nie w czarodzieja. Przepraszam. To jest bardzo nieładnie. Twoje rozkazy? Rzeźnia. Ups, o nie. Co to ma być? Gotowe. W sumie... You know what? Mam jakąś grozę. Zapomniałem, jak ten czar wygląda. Tak długo nie grałem. Groza. Oh, guys. Nie, wszystkie czary, jakie mamy, są tak zajebiście potężne, że... Szkoda, kurde, ich marnować. Na jakiegoś... Dziabonga. No, ale... No. Co zrobić? Nic nie zrobić. Upsi. Zostawić mojego pomocniczego... Oh, fuck. Pomocniczego czarodzieja. Fuck off! Nope! Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Rozłupię cię na pół. Nie ma sprawy. Co to, Benny Hill? What? Słucham. Okej. Jestem. Wszyscy klepać tego dziada, proszę. A tutaj mamy bardzo ładną kapotkę. Zgoda. Wydawało mi się, że widziałem kapotkę. Czy mi się wydawało, widziałem kapotkę. Tak jest, tylko temu panu, chociaż nie, bardziej temu. W międzyczasie wiem, że walka trwa, to co tam. Klap pancerza przeciwko broniom kłutym, obuchowym pociskom, niewrażliwość na wszelkie efekty wywołujące strach oraz zaklęcia, emocje, beznadziejność, you know what, this is kind of fucking cool. No, wale to. Kto ma jeszcze... Też masz, no dobra. Na emocje wpływa jeszcze korwa, patrz pan. Klasa pancerza. Patrz błyskotliwych kolorów, korwa. Patrz pan, o! O nie! Co ja zrobiłem? Nie będą mogły... Co? A włosy opatają ciało. Smyki spatają się płaszcz, nie wiem, rozpączę się sam, dopóki...
A nie, to spoko. No, i tak go nie zamierzamy zdejmować, tak. Jakieś rozkazy? Rozłupię cię na pół. A akurat zdjęcie klątwy teraz, w tym etapie gry, to jest... lame. Okej. Okay. Żadnych pieniędzy? A no tak, bo oni są tacy postępowi barbarianie, tak? Czy... no takie zajebiste. O, panie, takie mają, kurczę, ten. Dobra, co tutaj słychać? Czego ode mnie chcesz? Potrzebuję leczenia. Nie umiem uzdrawiać. Proszę gdzieś indziej. Okej. Okay. Okej, okay, no więc tak. My sobie teraz wyjdziemy i zaraz dołączymy do wszelkiego rodzaju rozbojów, jakie będą ścięły na zewnątrz, zanim będziemy szukać dalej w zasadzie tego, tej smoczycy, która posiadła ciało Wilfdena. Ale zanim do tego dojdzie... zlucujcie poślady, powstrzymajcie swoje konie, wszystko będzie dobrze. Ale ja tutaj zrobię przerwę, no bo przeszliśmy w sumie ładny kawałek. Z drugiej strony też powalczyliśmy sobie. No i mamy teraz ostateczny, finałową część tego dodatku, tak? A potem wracamy do East Haven, bo czas skopać dupę temu kolesiowi, który myśli, że jest sprytny. A jak wrócimy do East Haven, panie, dobry jak chleb, co to będzie? 16 poziom, 15, bo już będziemy czarodziejem 16 poziomu. Jak wejdziemy na tym poziomie, na 16 poziomie do Baldura 2, to będzie po prostu gwałt. I to lubię. To znaczy nie gwałt, ale że no wiecie, o co mi chodzi. No to ja w takim razie się z wami żegnam i do zobaczenia wkrótce.